Chciałem też wam przedstawić mój zabawkowy zasilacz, można powiedzieć. O, z półtora roku już ma. Czym się wyróżnia? Też złożony, no, można powiedzieć, że modułowo. Transformator, inne elementy. Z tyłu chłodzenie z procesora. Potem jakiś Celeronik może kiedyś intelowski. Z wentylatorem. Od razu mówię, że jest na wyrost. Jest za duży. Miałbyś sterowanie jakimś termostatem, ale w razie W było, zamontowałem. Może więcej zabawy było. Pokażę wam też, jak działa. Oczywiście po włączeniu. Mamy zadeklarowane napięcie, prądy. Powiem tak, co do napięcia. Od razu moduł po złożeniu, jako sam w sobie moduł, nie do końca jest dokładny. To znaczy niedokładny. Ustawiając napięcie przykładowo 28 V i zjeżdżamy powiedzmy na 5, przy 5 już to nie było 5, tylko to było już znacznie chyba kapkę więcej albo kapkę mniej. Jak ustawiłem na 5, zjeżdżając na 28, to mieliśmy 26 z haczkiem. Nie można było tak jakby go doregulować, idealnie wycentrować, ale to też jest sposób. W pierwszej wersji chodzi mnóstwo czasu, nigdy nie sprawiał problemów. Fajna sprawa, ustawiamy sobie napięcie, jakie nam trzeba. No ja często mam ogniwa akurat, zabawa z ogniwami, czyli 4,2. Czy jak szybko kręcimy, przeskupię nam, wiadomo, voltami. Jak wolniej, no to już po przecinku możemy sobie doregulować. No i prąd, jakim ładujemy. Czyli u góry deklarujemy 4,2, na przykład 1 A. I w tej chwili, powiedzmy, działamy. Jak zewrzemy, no to oczywiście napięcie nam przysiada, włącza się ikonka, że jest zwarcie. Jeszcze wam pokażę. To jest troszkę inaczej rozwiązane to, ale powiem, że uzależnia. Teraz jakbym go miał nie mieć, jakikolwiek inny, to sobie nie wyobrażam, jakby to miało wyglądać, bo jest bardzo wygodny w obsłudze. Śrubkę kładę między dwoma stykami. O, jest zwarte. Prąd jest utrzymany na 1 A. Prąd, natężenie. Możemy sobie zwiększyć do 2 A. A śrubka do końca nie styka. Jak ją przydusimy, mamy już tam 0,6. Jakiś tam opór. I napięcie nam przysiada. Stabilizacja, że wiadomo, prądem 2 A maksymalnie się przekraczamy. No to no, jak to w tych miernikach. Miernikach mówię, w zasilaczach. Także mamy 2 A. Możemy go mniej. Normalnie w zasilaczu trzeba by zewrzeć, wtedy zobaczyć, jaką mamy wartość tego amperaża. W tym przypadku no, mamy dużo mniej problemów, bo widzimy u góry. Bo nie wiem, czy to jest w ogóle idealna wartość, nigdy tego nie mierzyłem, czy porównywalna, ale przynajmniej mamy pojęcie, czy jest 2, 1,5, 1. Że nawet możemy sobie do 100 mA ustawić. Jakąś dziutkę zmierzymy czy coś, nawet jak zewrzemy kable, nic się nie dzieje zupełnie, nic się nie uszkodzi, czy odwrotnie, mamy zabezpieczenie. No i napięcie. Napięcie maksymalnie możemy co? Zjechać do zera, czyli 1/10. W praktyce nie do końca to jest 1/10, no ale pomijam ten fakt, bo rzadko kiedy się używa poniżej 1 V napięcia. Na przykład ustawmy, tak dla przykładu chociaż, 5 V, żeby nie było. 5 V. Nasz mierniczek. No i co? Wkładamy i tu, i tu. Tu widzimy, że mamy 5 V ustawione. No, przy pomiarze napięcia amperaże nas nie dotyczą. No i widzimy, że jest no, 5 V. Idziemy na 28. Maksymalne napięcie tego zasilacza. Wkładam styki. Mamy 27,6. Także powiedzmy, no, tolerancja jakaś tam błędu może, no nie wiem. Jest jeden potencjometr do regulacji, także to nie jest jakieś tam cyfrowe urządzenie. Bardziej analogowe niż cyfrowe. No ale do użytku na własne potrzeby jest zanadto, od razu mówię. A zanadto, 2 A. Mało kiedy zdarza się, że więcej. Knotarek tym nie ruszymy, bo knotarek jednak potrzebuje trochę więcej amperażu. Fajna jeszcze opcja jest taka, przy wyłączeniu zasilania, ponownym uruchomieniu,
są pamiętane ustawy, które były wcześniej zapamiętane. Co znaczy zapamiętane? Mamy regulację prądu. Pomału, mniejsze wartości, szybciej. To idzie troszkę szybciej. Znaczy zmierzam, wduszamy guzik. Jest 1,04 zapamiętany. Może warto sobie zmienić. Napięcie wyłączamy. Włączamy ponownie. I pamięta nasze zapamiętane ustawienie. 1,04. Nic nie trzeba ustawiać. No domyślnie. Ustawię sobie przykładowo 1 A jeszcze raz. Wciskam. Wartość zapamiętana. Wyłączamy zasilanie. Włączamy ponownie. I się okazuje, że pamięta ten 1 A ustawiony. Ten sam przypadek z napięciem jest. Przed 4 V, 3,6. Wciśniemy. Jest 3,6 zapamiętane. Przy braku zasilania. Przy powrocie. Ustawia nam się do pozycji 3,6, tak jak było wcześniej ustawione. Także bardzo, bardzo fajna funkcja. No i to, że widzimy napięcie ustawione, jakie chcemy mieć, jakim prądzie. I od tego, czy mamy faktycznie za duży pobór prądu, czy za mały, wszystko sobie tutaj ustawić. No dobra, z rzeczy ładnych z zewnątrz. Myślę, że gasilacz. Jak to chłodzenie. Założenie takie, jakie jest. Zdecydowanie za duże, za bardzo wydajne. Mogłoby się w ogóle nie obracać i podejrzewam, że w ogóle by się nie przegrzał. Teraz w środeczku. Jak to w środeczku? Toroidalny transformator. On ma napięcie, nie chcę skłamać. Z tego co pamiętam chyba 12, 18 V. 12, ale chyba mi się daje, że 18. Zostało po prostu dowinięte drutem do trochę większego napięcia. To jest napięcie, jak widać, w elektronice 24, napięcie zmienne. Tutaj nie ma 24, tu jest, podejrzewam, z tego co ja tak dobrze pamiętam, coś koło 23-22 V, także trochę brakuje do tego nominalnego, ale bez problemu daje sobie radę. No, oczywiście płytki zasilacza, też kupione gdzieś tam na internecie, coś koło 100 zł, o, to jeszcze takie czasy trochę wcześniejsze były, ale daje radę. Oczywiście panel frontowy, wiadomo. Czarny klej taki do tych pistoletów. Bardzo fajnie. Nie wiem dlaczego. Ten biały się klei tak średnio. Ale ten czarny. No, inna bajka. Wklejony. Półtora roku. Nie powiem. Wypaść nie wypadł. To nie jest telefon, że może wypaść. Raczej stoi. Się go używa. Wyświetlacz oryginalnie był w komplecie niebieski wyświetlacz. Ale ja niebieskich nienawidzę wyświetlaczy. Nie wiem dlaczego. Jakoś mi to skrzywia. Niby co ma być, nie wiem, jakiś tuning czy coś. Zielony. Bardzo ładny. Czytelny. Standardowy. Może niebieskie są tańsze, nie wiem. No i tranzystor, który, że tak powiem, stabilizuje. Rozumiem, to jest stabilizator liniowy, to nie jest impulsowy. Także tutaj troszkę inaczej on działa. Pewnych mankamenty, że tak powiem, ma większe, mniejsze, no kwestia gustu. No i co tu mogę powiedzieć? Sprawdza się. Bardzo fajny. Może układ nie jest taki do końca przemyślany, ale działający. Z mankamentów, jakie zauważyłem, stabilizator. Tu jest taki 7805. Niesamowicie się nagrzewał, gdyby był podświetlany. Wyświetlacz, jakby był podświetlany. Nie jest do końca taki jasny, jest troszkę taki jakby troszkę ciemniejszy. Bo jest przetwornica zastosowana, impulsowa. Tylko do podświetlania wyświetlacza właśnie. I tu jest taki, widać ta przetwornica. Nie zobaczymy wartości, podejrzewam. No LM ja chyba, z tego co ja pamiętam. Obniżające napięcie. Tak, tutaj jest napięcie. Powinien być 78-24, a jest znacznie mniejsze. 24, to już nie pamiętam, czego to było, to do wentylatora załączało się, coś takiego. I tu jest napięcie na 12, chyba kapkę mniej na wentylator. No to też jest dużo mniejsze niż w oryginale. Mniejsze prądy pobiera. Dlaczego tak? Nie mam pojęcia, ale to rozwiązało mi problem, przynajmniej tego zasilania, tego podświetlania wyświetlacza. Może oryginalny, jak byłby niebieski, co był, może byłby lepszy. Nie mam pojęcia. Jest taki, jaki jest. Działa. Sprawdza się, to jest najważniejsze. Oczywiście też jeszcze ciekawy mankament jest. W oryginale, jak mamy jakieś urządzenie
i zasilamy to urządzenie przez jakąś baterię, ogniwo, wkładając w samo to wyjście, włączymy, to okaże się, że on się załącza, tak jakby z wyjścia robi się wejście. I ta diutka tutaj, ona właśnie go separuje. Czyli jak zasilamy z zewnątrz jakieś urządzenie, mimo że napięcie jest, on się nie wzbudza. On może jedynie co dawać napięcie. Dzięki tej diodzie, niby taka dioda potrzebna. Z początku byłem sceptyczny, a bo to jakieś urządzenie zawsze na drodze, zawsze jakieś mniejsze prądy. Okazuje się właśnie, że nie. Prądy, napięcia się poprawiły. Są strasznie, że tak powiem, dużo bardziej dokładne niż oryginalne, które nie było tak dokładne. Ustawiało się 28, a tam było 26. Ustawiało się napięcie się około 3, było około 3. A przy 28 już brakowało 2-3, powyżej na 3V. Dzięki tej diodzie jest bardzo liniowa charakterystyka. Się wszystko ładnie wkomponowało, że tak powiem, tak jak być powinno. No i teraz widać jakiś chyba nieczytelny, a nie jest tutaj, tak będzie, zobaczymy go nawet pod kącikiem. A też nie widać za bardzo. O, at mega. No, jestem fanem mikrokontrolerów, mam brak czasu na takie rzeczy. Fajnie, że ktoś pomyślał, zrobił, zaprogramował, ktoś to użył. Także powiem, na pierwszy raz wiadomo, musi mieć jakieś trawko. Niekoniecznie musi być 18, może być nawet napięcie mniejsze. Nie będziemy używać powyżej 28, zadeklarujemy tutaj 28, na wyżej nam po prostu nie podskoczy napięcie, bo nie będzie mogło się wzbić, bo za małe napięcie jest wejściowe. Ale to wszystko zobaczymy w trakcie, że tak powiem, prania. Mi wystarcza. Kabel niezaizolowany nie musi być, bo to jest napięcie niskie. Tutaj prądu nie ma. Prąd jest w tych czerwonych przewodach. Jest jakiś włącznik nawet. No nie ukrywam. Mógł być z przodu, ale z przodu to już tak jest nadziubdziane, że wystarczy. Może kiedyś w przyszłości coś się może zmieni. Póki co daje radę. No i co więcej. Bardzo fajny zasilacz. Zaraz sobie mogę powiedzieć. Dwa enkodery, jeden dla amperów, drugi do voltów. Daje radę. Mnóstwo przypadków, ładowanie baterii, ogniw, prądem, napięciem. Bardzo fajnie, to nie ma żadnych z tym problemów. Akumulatory 12V żelowe też żaden problem. Co do napięcia ustalamy sobie, jakie ma być. Zadajemy, ją ładuje małym prądem, większym prądem. No ale co oczywiście z tym chłodzeniem? Trochę nie trafiony pomysł, bo on się w ogóle nie nagrzewa. Najlepsze to jest i to chodzi na stop na wyższych obrotach, w sensie takich, nie wiem czy wyższych, delikatnych nazywając. Ale w sumie niepotrzebnie, tak powiem. Ale był gdzieś się poniewierał takie chłodzenie. To pewnie nie zaszkodzi, jak będzie większe. Co jeszcze ciekawe. Zasilacz, jak to zasilacz. Jego sercem całym, pomiarowym, jest ten rezystor. Jeśli byśmy dali drugi rezystor równolegle, to on będzie myślał, że ma dwa razy niskie, mniejsze, że tak powiem, spadek napięcia, mniejsze napięcie. Prądy, wszystko pomiary i możemy, kto wie, można prądy zwiększyć, ale w to się nie bawiłem. 2 ampery w zupełności wystarcza. Bardzo fajnie do większości zastosowań. No cóż, zamykamy. Zamykamy taki interes. Powiem, że jest bardzo fajny, udany, mi się tak przynajmniej wydaje. Są różne zasilacze, ale z regulacji żaden nie przybija ten cotoman.